Siema, co jest grane? Mamy nową paczkę tygodnia w Super Auto Pets. Tak się składa, że dzisiaj była też nowa aktualizacja, która zmieniła bardzo dużo w parce jednorożca. Mamy nowe zwierzaki, niektóre zwierzaki są przeniesione do innych poziomów, nowe zdolności, nowe jedzenie, ogólny balans. Część problematycznych zwierzaków przeniesiono tylko do paczek personalizowanych, jak Warf. To też jest na poziomie drugim. To w sumie szok. Mam też drobne zmiany w innych paczkach, jak na przykład wzmocniony Rosomak i słabszy Hipopotam. Ale nas interesuje paczka tygodnia. Tym razem nie będzie to paczka w ciemno. Bo już miałem się okazję z tą paczką trochę zapoznać. Mamy kilka zwierzaków, które właśnie zostały dzisiaj zmienione, tak jak nietoperz wampir. Ale poza tym wszystko po staremu, tak? Więc do dzieła. Mamy Archimedes, który ma teraz stosyki 3-2, co jest fenomenalne w tych początkowych bitwach. Gekon jest ok. Mamy jedną zabawkę na poziomie pierwszym, Fredka, i na poziomie drugim jest też Sphinx. I to by było na tyle. Dalej jest ok. Jeśli trafi się Fredka, no to będzie ekstra. Jest też Termit, który jest, no, Termit jest genialny. Aż do rundy powiedzmy 5-6. Może nie w turze w rundzie pierwszej, a potem dostaję atak za darmo. Groźne ciotki. O nie. Tylko nie piłka tenisowa. Kurwa. Dobra. No to jest wada Gekona. Jeśli jest Fredka, to Fredka może załatwić Gekona. A propos Fredki. Termity chcemy osobno. Teraz nasz Gekon jest w miarę bezpieczny, chyba że trafi go i piłka tenisowa, i komar. No, ale ktoś wziął, kurde, balonik. Gekon się pięknie wymienia 2-1. Tutaj wygrywamy bez trudu. Dobrze. To Fredkę możemy sprzedać. W kolejnej turze możemy kupić Sfinksa. Jak zabawka się skończy. Tukan. No Tukan jest w tygodniu mało użyteczny. Jest Gekon. Proszę bardzo. Kupimy tamarynę czy wół? Nie mam pigułki, więc nie można dać wołowi permanentnie melonu. Jest trochę synergii z przywoływaniem. Na przykład na poziomie trzecim jest rybołów. Potem mamy także takie zwierzaki jak orka. I jeleń. Dobra, się łączy ze smażoną krewetką. A spróbujemy. Mu. Mu. Mogą zamrozić sobie tą krewetkę. Więc nasz Gekon jest teraz 5-7. Dobrze liczę? 5-7. O, Delfin i Figa są zmorą tego środkowego etapu gry. Ale Termit. 3-4 bez żadnego jedzenia. To wymiata.
Więc kupujemy Sfinksa, magiczna lampa. Mamy rohatyńca do pary. I krewetka. No tak jak mówiłem. Wół nie jest dobry, jeśli każdy ma figę albo delfina. Ale jeżeli zdobędziemy drugi poziom, może być niezły. Damy go może bardziej naprzód. Jest git. Piłka tenisowa, dwa gekon na poziomie drugim. I delfin, kurwa. Okej. Czy chcemy kolejnego Sfinksa? W sumie byłby okej. O. To jest sporo statystyk. Mamy do wyboru róg, przybysz, bawuł. Bawuł... nie za bardzo. Można mu dać jakieś tam plus 4, plus 4, plus 6, plus 6. Na przestrzeni 2-3 tur. Jest koza, jeśli chodzi o generowanie złota, ale... no, to by było na tyle. Przybysz, no przybysz się dobrze łączy z wampirem. Jest niedobrze wampir na poziomie 5. No i jest też całkiem okej z przewoływaniem. Jako że mam 2, to może zamrożę oba. Dobrze też się łączy z pisanką. Może ten wół to nie był dobry pomysł. No wadą przybysza jest też to, że ma 4 życia. To jest akurat tyle, ile zadaje delfin i figa. Więc trzeba mieć to na uwadze. Tutaj wygrywamy bez trudu. To co? Kogoś trzeba się pozbyć. Nasz gekon jest już gorszy niż termit i sfinks. Więc oni pójdą na pierwszy ogień. Jest W. Czy za późna W? W w sumie też dobrze się łączy z przybyszem, gdyż otrzymane zapaskudzenie może zamienić na melon. Więc jest to całkiem spoko kombo. Sprzedamy rohatyńca i kupimy jeszcze jeden W. Niebawem je tutaj połączymy. Okej. To akurat się to źle złożyło. Ale udało się zremisować. Dobra, nasza zabawka przepada. Ser. Okej, jest i W. Zobaczmy, czy nie znajdziemy kolejnego Sfinksa. To by odświeżyło zabawkę. Koziorożec. Zranienie lub wypchnięcie przeciwnika. Odbierz 70 punktów zdrowia. Działa raz na rundę.
Jeszcze nigdy nie miałem okazji grać koziorożcem. Jak dobre to jest? Jest dobre ze snajperami. Siedemdziesiąt procent to jest kurde mnóstwo. Spróbujemy, zobaczymy jak to działa. Co? Co to miało być? Da ra da dam. Czy chcemy ruka zamiast na przykład termita? Ruk też jest niezły z koziorożcem. Ma nas do obrażenia, ktoś zostanie, no, nieźle po zdrowiu. Kolejny poziom wołu to sądzę, że nie warto. Puk leżniczek. Krożniczek jest fajny, ale chyba nie mam na niego miejsca w składzie na ten moment. Dobra, spróbujmy tak. Spróbujmy tak. Dobra, tutaj wół się sprawił świetnie, zatrzymał zdolność nosorożca i potem po śmierci zajączka dostał kolejny, więc bardzo fajnie. No tak, 4 życia to bardzo nie fajna liczba w tym tygodniu, trzeba mieć więcej. Wiewiórka, jak dobra z wiewiórka, no jedzenie jest całkiem niezłe. Z tych ostatnich poziomów. Czy warto wziąć wiewiórkę zamiast na przykład termita? Spróbujmy. gruszka bez wątpienia warto zamrozić. I figa. Figa to wolałbym chyba kupić. Figa dobra z koziorożcem, którego trzeba będzie poczęstować tą gruszką, pewnie w samej turze. Żadnych snajperów. Cześć, 19 termit. No nie poszło tak, jakbym chciał. A teraz nasz koziorożec jest niezły. Ser. Teraz Sphinx. Czy warto go kupić? No się wbilibyśmy chociaż jeden level, którymś ze zwierzaków. To sądzę, że tak. Czekolada, perfekt. Dobrze, dobrze. Dobrze. Okej. Poszło całkiem nieźle. O, przybysz.
i koziorożec, korzystając z tego, że mamy zabawkę, to jest plus 2, plus 2, czyli darmowa gruszka. Są dwa owczarki. Cholera, no. Dwa owczarki, orka. Spróbujemy w owczarka pójść. Przybysza na poziomie drugim. Mam też zamrożony ser. Ser można dać komukolwiek. No dobra. No, owczarek na razie działa tylko z pisanką. Ale to i tak samo w sobie jest całkiem niezłe. Dobrze. Zostawmy tak jak jest. Mając przybysza na poziom drugim, to mile widziałem w składzie byłby wampir. Trzydzieści węgorz. O, koziorożec na węgorza. No tak. Dobra kontra. Jest wampir. Jest wampir. Welcome. Naradam, daradaradam. I figa. Figa jest dobra, jak mam po prostu koziorożca w składzie. Ale na owczarka wolałbym dać ziemniak. Zabezpiecza przed tymi nieszczęsnymi snajperami. Mucha. Mucha z owczarkiem. No to tu mamy już combo. Fajne. To w takim razie może warto dać komuś pisankę. Co z tym serem zrobić? Wąpiesz. Nie może być w tym miejscu. No tak, przecież przybysz zastąpi dwa profity. O. To niepotrzebnie to kupiłem. Dobra jest. Zobaczmy, jak to pójdzie. A. No tak, mucha oczywiście zginęła na samym początku. O, koziorożec działa też z wampirem. No tak. To jest dobra synergia. To do diabła z tym serem, co? Chyba, że damy ser przybyszowi. I teraz jest Manticora. Ale orka będzie lepsza, nie? Kurna, no nie mam miejsca na te wszystkie zwierzaki. Nie pomieścimy wszystkich synergii. Cholera, no. To co, muszę chyba z muchy zrezygnować. No ale nie, mucha plus owczarek. O, tragedia. O. Orka jest pewniejsza niż mucha. I nie ma też problemu z miejscem. Więc weźmy orkę. Ser po prostu dam owczarkowi. Może się przyda, może nie.
O nie. Kurwa. No tak, przeciwnik ma nosorożca, mamy przybysza. To pomagałem mu nieźle. Cholera. Tako. Może być. Gruszka. Whatever. Nie mam wielkich nadziei teraz. Ten skład trochę... No. Chciałem połączyć dwie różne zestawy synergii. Przeciwnik ma tutaj... dosyć dużych zwierzaków. A koziorożec sobie nieźle z nim poradził. O! Pomrów! Okej. Teraz się udało wygrać. Bis! Nasz przeciwnik się nazywał Ziemniak. No w czas. W czas Ziemniak. Koziorożec to poziom trzeci. To chyba za późno. Wolimy trochę ataku dodać. A przybysz byłby chyba jeszcze spoko. Brakuje tylko jednego. Wampir poziom drugiego też zrobiłby dużą różnicę. Niektórzy, że te obrażenia są podwojone. Ja przyjmę tutaj bardzo podobny pomysł. 36. O. Okej. Okay. Koziorożec for the win. O, Manticora. Nie mam gdzie je wcisnąć. Miałbym zrezygnować z owczarka. Fuck. Dobra, jest czekolada. I orka. No nie mamy skalowania, więc... musimy wygrać zdolnościami. Zwierzaków. Kurna, ten sam... praktycznie ten sam skład. Oj, nie zabiliśmy tego... owczarka. O nie. Osłabienie. Jeden życia różnicy. Ja pierdykam. Ha. Ale ta strategia ma sens, kurde. To ma sens. Wampir przybysz. I do tego koziorożec Manticora. Można też mieć żółwia w składzie, który zastępuje te osłabienia melonem. Strategia rodem z psiej paczki. Okej. Okay. Spróbujmy jeszcze raz. Fredka, piłeczka. No wydra na fretkę nie za bardzo, ale z dwa razy Alchemedes. To będzie ciężko. Ciężko będzie przegrać. Zdesperowane kasztany. Powiedziałem, że będzie ciężko przegrać, ale się udało. Ja pierdykam. Gekon. Odnawiamy piłeczkę. Termit. Gekon jest teraz 3-3. Cholera, ile on termit... Ile? 5 termitów?
remis, ale... Liczyłem, że to będzie trochę lepiej. Dobra, więc szukamy par. To akurat jest kiepska para. Szukam dalej. To jest dobra para. I kolejny poziom Archimedesa to sądzę, że bez sensu. Dobra. Lepsza byłaby fretka, żeby odświeżyć zabawkę. Widzę go na drugim poziomie. Świerszcz 3-8. Jak to się stało? Jak to się stało? Ale remis. Suche kurtki. Dobra, nie ma co czekać. Połączymy Archimedesy ze sobą. Ryba tropikalna. To naprawdę dobre skalowanie na tym etapie gry. Czy chcemy jaka? Jak nie ma żadnej synergii, prawda? Znaczy można mu go napakować zdrowiem. No, z rybą jest ok. To zamienia praktycznie, no... Moment. Ja pierdykam. Wzmocnili jaka dwukrotnie? W tym patchu? Plus 2 ataku dostaje zamiast plus 1? Ha! A to bierzemy! To bierzemy! To bierzemy! Okej, tego się nie spodziewałem. No niech będzie. Fretka, gdzie jest fretka? Sfinks też może być. Ingekon też może być. Dobra, to sprzedamy fretkę. Tutaj magiczna lampa. I komu chcę dać życie jeszcze? Gekonowi. Plus 2 ataku. Okay, mam dobrą wymianę tutaj. Na początku, tu już nie, tu kiepsko. Przegraliśmy. No nie fajnie. A teraz Gekon będzie znacznie potężniejszy. Pukleżniczek i przybysz. Może teraz spróbujemy z pukleżniczkiem. Mam rybę, która może go skalować. Już na samym początku. Słodki dźwięk. Dobra. Archimedesa możemy niebawem sprzedać. Smażona krewetka. No sobie mam mało ataku. Jest jeszcze rybołów. Dla samego tempo warto go wziąć. A węgorz? Węgorz też skaluje sam siebie, w pewnym sensie. Ale no, mam już pukleżniczka, nie można mieć wszystkiego naraz. A pukleżniczka też nie ma żadnego osiągnięcia. Może by się udało je zgarnąć. W tym tygodniu. Jest drugi rybołów. Na razie zrobimy tak. Krewetka dla pancernika. Rybołowy zamrażamy. W kolejnej turze sprzedajemy Archimedesa.
tu wyglądamy bardzo dobrze. Okej, okay, plus 3 życia na stałe. O! Proszę. Easy peasy. No i najgorzej. Czy chcę teraz, czy chcę czekać? Sądzę, że niemal zawsze warto poczekać. Tym bardziej, że zrzaki na poziomie 5 są całkiem niezłe. Jakbyś trafił niedźwiedź polarny. To jest najlepsze skalowanie na jeden cel w tym tygodniu. Poza jedzeniem, rzecz jasna. Jak? Jak jest, no teraz potężniejszy. Ale sądzę, że nam pierwszy poziom wystarczy. Natomiast ryba... No ryba ma sens. Ale jest też figa. Która wymiata. Nie mam zabawek, więc wielką jest tylko 6-5. Ale to wystarczająco dużo. I dwa trafienia. Ekstra. Mam dopiero dwie wygrane, ale czuję się jakby nam szło świetnie. Kolejny rybołów. Dzięcioł pantera. No pantera jest taka sobie... Żeby nie powiedzieć, że jest kiepska. No pantera się dołączy dobrze z pomidorem. I z figą. I z serem. Zamienia ser praktycznie w stek albo coś w tym rodzaju. Ale no generalnie synergii z jedzeniem za bardzo nie ma. Dzięcioł. Można go dać tutaj na sam przód. Działa też z półklerzniczkiem. Okej. Okay. Może damy go na drugie miejsce. Ma to sens. Ryba, no niech będzie ryba. I co teraz? Mam 3 złota. Maksimum tempo to byłoby kupić coś, co jeszcze jest w sklepie. No serio, jest lepszy na zwierzaku, który ma dużo ataku. Ale jaka, nie będziemy trzymać za długo. No dobra, weźmy pisankę na dzięcioła. I zobaczmy. O. Jednak ustawienie dzięcioła na drugiej pozycji powoduje, że nie wzmacniamy półklerzniczka rybą. Oj, jak jest na ostatniej pozycji. Rybołów, to się marnuje jedna trąbka. To trochę niefortunne. Co może powinniśmy zrobić w ten sposób? Przybysza sobie darujemy. Szukamy ryby, półklerzniczka. Nie rybołowów, ryby. Cholera, no. Nie znaleźliśmy nic. Nie fajnie. Nawet wrona nie było, żeby schać droższą czekoladę. Okej, okay, tutaj. Dzięcioł zrobił robotę. Klażniczek. O, perfekcyjnie się tu wymienia z dwoma. Spoko. To poszło dobrze. Sushi. Dobre jedzonko. Hmm.
Ale szukamy czekolad. Okej, okay, jest w końcu ryba. I mamy owczarka oraz goryla. Pora na goryla zamiast jaka, co? Jest też skorpion. Ile czasu by zajęło wzmocnienie skorpiona? Tak, żeby był nie do zdjęcia przez snajperów. A kurwa, spróbujmy. Dobra. Spróbujmy. Wrona, no teraz wrona. Nie ma miejsca. Czy chcę nosorożca? Mamy już kogo skalować. Zamrożę sobie sushi. Okej, żadnych fig. O, jeden życia. Ale pukleżniczek, kurde, wymiata. Jeżeli nastykamy na nim sporo zdrowia. Niedźwiedź polarny. Okej, okay. To jest skalowanie. Trochę dziwne, ale działa. Jednakże, no kogo mam wyrzucić, tak? No dzięcioł ma najmniej synergii. Ale jest kurde niezły. Jest dobre, że przeciwnik ma skorpiona. Kiepski, jeśli ma wielbłąda. Albo sam ma pukleżniczka. Okej. Okay. Sprzedajmy dzięcioła. I zamrozimy niedźwiedzia. Niedźwiedziem. Możemy dać skorpiona teraz naprzód, bez przeszkód. No nie, figi. Ten przeciwnik przyszedł z delfina i masą fig. Jeszcze trochę życia trzeba będzie mieć na skorpionie, żeby to się nie powtórzyło. Dobrze. Niedźwiedź polarny. Perfection. I zamrozimy ptaka rajskiego. Trzeba będzie się kogoś wtedy pozbyć. Ponieważ mamy kogo skalować, to może zrezygnujemy z goryla. Jednak. Taką może nadać trochę ataku. Ataku. Tak, dead jokes. Skorpion ma 8 życia. Czy to wystarczy? No w tej walce spoko. Zaskakujące, że nie znaleźliśmy jeszcze żadnej dodatkowej kopii pukleżniczka. Dobra. Sprzedajmy goryla. Nie w skorpiona, bardzo dobrze. Dobrze. Jeszcze ile? Monet. Zero, prawda? Mamy w tej chwili.
Czy sprzedajemy rybę? Kurde, jeszcze jedną turę bym tą rybę pociągnął. Jest ok. Skorpion 13 życia. Haha. Mam cię. Podobny plan. Kobra byłaby ekstra za półkrężniczkiem. Jeżeli znajdziemy kobrę, możemy ją wstawić na zamiast ryby. No nie znalazła się żadna. No to sushi. Może być. Czy chcę dalej skalować tego skorpiona? Bo już przeciwnik ma też 16 ataku. To i tak zginie, i tak zginie. Półkrężniczek ma dużo zdrowia. Możemy zrobić tak. A z drugiej strony, jeśli będziemy odpowiednio dużo, to może się wymienić dwóch za jeden. Wiele nie tracę. Okej. Tutaj skorpion wymienia się z węgorzem 48 zdrowia. O! Puklerzniczek ze szczurem. Dobra kombinacja. A ten zwierzak jest zajebisty. Niby nic. Okej, trzy ośmiornice. Nie miałem nikogo zamrożonego. Ale no, tak jak mówię, mam kogo skalować, więc kolejny zwierzak do skalowania. O. Jest półkleżniczek, ale on ma już full zdrowia. No, osiągnięcie to już chyba za późno. Możemy wziąć drugiego skorpiona. Jeżeli przeciwnicy nie będą mieli delfina. O, w sumie powinienem go zamrozić. Niedźwiedziem go wzmocnić. O! Mój błąd. Dobra. Jak mówię, że nie mają delfina ani fig, no to może zabić wielkiego węgorza. Albo nosorożca. Nie przepadam za strategią bar na skorpionach, bo jest trochę, no, jest to teraz scam. Ale mimo tego, że mieliśmy takie dwie zajebiste wymiany ze skorpionami, to zremisowaliśmy. A ten skom jest o wiele większy. To zabezpieczy nas przed tymi nędznymi snajperami. Czekolada. 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 Nie taka czekolada. Jeszcze jeden skorpion. No dobra. Jakie głupie to jest. Bawu, w sensie. Okej. No dobra.
If life gives you lemon, make lemonade. Tak to się mówi. Proszę i zdrowia! Popping off! Fuck it. Pierdolę to. Full Scorpion. I puklerzniczek. Show me your snipers. O kurwa, ten ma dużo. Ha! Przeżył. A załatwił drugiego. No nie, przegram to. Ten był przygotowany. Lewelowanie skorpiona nie ma sensu. Let's go! Pokleżniczek jest dobry na pomidory. Siedząc tam na tyłach. O kurna, kobra, trzeci poziom. Melon. Oj, to wygląda źle. Holy shit. Myślałem, że się uda. No jak można powiedzieć, cztery skorpiony. Z czego nie są one wcale takie małe. No nic, było warto spróbować. O, melon i kobra i mana nie wyszło. No nic, spoko jest ta paczka tygodnia. Rozgrywki są teraz zacięte. Jest mało skalowania. Jest niewielu snajperów, ale są bardzo upierdliwi. Jest trochę synergii z przywoływaniem. Mamy tutaj jakby mini paczkę trzech zwierzaków. Chociaż koziorożec, powiem, że też sobie działa. Taki pakiet osłabień. Wszystko po trochu. Dobrze. To by było na tyle. Dzięki bardzo za uwagę. W kolejnym wideo podejrzewam, że będziemy eksplorować zmiany w jednorożcowej paczce, których jest sporo. Sporo. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym wideo.